Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku. Takie oto układy. To jest 573 RF2. To jest pamięć. Układy to jeszcze sowieckie. 89 rocznik raczej. To jak widać. Znaczy zawartość. Internet pisze, że tutaj w jednym jest zawartość złota 0,0345 złota. To 34,5 mg. Mamy tu 24 układy i w dzisiejszym filmiku sprawdzimy, czy zgadza się to, co pisze internet. Co ja będę robił? Najpierw pozbędę się zbędnego metalu i dalej lecimy już ze złotkiem. Nie będę łamał ceramikę, bo twierdzą, że tam w ceramice jest złoto. Na razie ją nie będę łamał. Sprawdzimy zawartość bez łamanej ceramiki. Jeżeli będzie się zgadzała, to nie będę ją łamał. Jeżeli nie będzie się zgadzała, no to po rozłamie zobaczymy, rozkroszę tą ceramikę i sprawdzimy, czy jest coś w środku, czy nie. Powód, czemu nie chcę łamać, ceramika jest dość ciężka do łamania, raz. A drugie, ona jest bardzo niebezpieczna. Także zobaczymy. Dobra, to lecę z trawieniem zbędnych metali. Tak. Już przygotowane układy. Dodaję elektrolitu. Tak 150 ml. I będę dodawał kwas azotowy w okolicach 50 ml, ale po troszku i na podgrzewanie. Konieczne podgrzewanie. Najpierw 20 ml azotowego. Niech sobie reakcja się zaczyna. Dobra, stawiam nagrzanie. Niech sobie leci. Tak to wygląda już po trawieniu. Zostały tylko szkiełka. Zbędny metal wytrawiony. Nie wiem, czy aż tak super wytrawiony, ale to już tam nie będzie nam super przeszkadzać mocno. Teraz tak. Dodaję kwasu solnego. Dodałem tutaj 40 ml kwasu solnego i dodam 10 ml azotowego. Myślę, że wystarczy. Niech słodko sobie się rozpuszcza.
Widać, jak roztwór robi się ładny, żółty. Tak wyglądają te układy już przy powodzie królewskiej. Zaraz roztwór się dofiltruje i będziemy wytrącać. Tak, roztwór nagrzany już, gotowy do wytrącenia, odfiltrowany. Tutaj mam nasycony roztwór pirosierczyno-sodu. Kwas został zdezaktywowany azotowy z kwasem sulfaminowym. No i co, wytrącamy. Nie ma być świeże powietrze. Słodko się wytrąciło. Jeszcze troszeczkę dodam. No i podsumowanie. Wsad został wysuszony już. 24 sztuki, ma wyjść w okolicach 0,8 grama. Zobaczymy, ile u nas wychodzi. A wyszło u nas 0,63. Dzielimy
Dzielimy to na 24 sztuki. My mamy 26 mg w jednej sztuce. Także jest mniej niż to jest napisane w internecie. No nic, zobaczymy, zaraz rozbiję trochę tej ceramiki i sprawdzę, czy tam coś jest. Wezmę tylko parę sztuk. Nie będę wszystkiego łamał. I zobaczę, czy tam coś jest, czy nie ma. Rozdrobiłem ja dwie sztuki. Teraz dodam wody królewskiej. Najpierw trochę wody. Drobina wody. Dziesięć mililitrów kwasu solnego. I dodaję 3 ml kwasu azotowego. Ustawię to na podgrzewanie, zobaczymy, co z tego będzie. Teraz podgrzeję i sprawdzimy, czy jest coś w ceramice, czy nie ma. I tak, ceramika po nagrzaniu, zlałem roztwór. Mam tutaj chlorek cyny. On od razu pokaże, czy jest złoto, czy nie. Będzie zabarwienie. Jest dość czuły. Ale jak widać, nic się nie dzieje. Nie ma złota w ceramice. Nie ma żadnego zabarwienia, nawet minimalnego. Także niestety w ceramice nic nie ma i taki wynik, taki jaki jest. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Cześć. Tak, dla sprawdzenia, tutaj jest bardzo mała drobina złota, może miligram, może i tego nie ma, chlorek cyny. Jak widać, idzie takie zabarwienie czarne. Się rozpuszcza, bo tam dużo azotowego. Ale fakt tego, że idzie zabarwienie od razu, a tutaj nie było. Nie potem, w ogóle nie było. Zaraz jeszcze mam tutaj ten jeszcze raz tam dodam. Jakiś czas to postało. I jakby było jakieś złoto tam, to by się zabarwiło. Nie ma żadnego wskazania na to, że tutaj jest
na obecność złota żadnego wskazania. Także tak.